takie bardzo właśnie indywidualne podejście do każdej z nas. Bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Pomimo pogody, a raczej nie pogody, naprawdę się fajnie wszystko udało. Myślę, że na następne jakieś tam szkolenia tego typu na pewno będę wracać. Fantastyczne kobiety, fantastyczna Ania Jackowska, fantastyczni panowie od szkoleń. Bardzo polecam, bardzo. Każde kolejne, którym będę mogła wziąć udział, na pewno wezmę. Kolejne szkolenie kobiet na szóstym biegu za nami. Aura nie rozpieszczała, ale no tak to jest. Czasem słońce, czasem deszcz. Nam towarzyszył deszcz, ale za to w sercach towarzyszyło nam dużo, dużo słońca. Dzisiaj był dzień pełen wrażeń. Były pitbajki, były jazdy na naszych motocyklach, na których ćwiczyłyśmy manewry, wchodzenie w zakręt, slalom, hamowanie awaryjne. Dużo, dużo, dużo było też sporo rzeczy z zakresu bezpieczeństwa drogowego. Dziewczyny na początku niektóre z obawami, ale niektóre podeszły bardzo profesjonalnie, powiedziały, no tak, w trudnych warunkach to naprawdę warto się uczyć. Kolejna edycja już niebawem. Zaglądajcie na stronę aniajackowska.pl. Zaglądajcie też na profil na Facebooku Kobieta na motocyklu. I jedziemy dalej, miłe dziewczyny. Dodam tylko, że nie byłoby tego projektu, gdyby nie Polski Związek Motorowy, FIA, Yamaha Motor Polska, Mio Polska. Dzięki nim dziewczyny jadą, dziewczyny mogą się uczyć, aby stać się lepszymi motocyklistkami. Zapraszam serdecznie.